Polska dla Polaków. Nienawidzę Niemców. To zdania, które bez najmniejszej wątpliwości wypowiada jeden z bohaterów naszej kolejnej historii. Można by się nimi nie przejmować, bo jak się wydaje, zasłonięty kominiarką, młody człowiek po prostu recytuje zasłyszane gdzieś urywki utworów muzycznych, wyrwane z książek zdania lub po prostu to, co powiedział mu starszy kolega. Jednak razem z kilkudziesięcioma innymi młodymi ludźmi wychodzi nocą na ulicę Częstochowy, by patrolować miasto i wprowadzać w czyn swoje idee. I w tym momencie zaczyna się robić groźnie. Częstochowa, z pozoru spokojne miasto. W dzień na ulicach jest gwarno i tłoczno. Życie płynie jak w każdym innym większym mieście. O tym, że są tu skinheadzi, możemy dowiedzieć się głównie z murów. Wśród śpieszących się wszędzie ludzi trudno znaleźć ogolonych na łyso młodzieńców w ciężkich czarnych butach. Dopiero kiedy zapada zmierzch, a na ulicach robi się pusto, znajdujemy ponad 30-osobową grupę skinheadów. Zgadzają się mówić przed kamerą, jednak pod jednym warunkiem. Nie pokażą swoich twarzy. Skinhead znaczy mieć obowiązki polskie. Trzeba szanować swój kraj, miejsce, w którym się urodziłem, muszę szanować. Muszę szanować kulturę tysiącletnią. Wszystko, co jest związane z Polską, to jest dla mnie najważniejsze. Skinheadzi, czyli ogolone głowy, ciężkie buty, podwinięte spodnie. Ci, których spotykamy w Częstochowie, mówią o sobie także narodowcy, patrioci. Bóg, honor, ojczyzna. To są naprawdę piękne trzy słowa, które wypowiedział Roman Dmowski. I właśnie on jest takim naszym duchowym przywódcą. I myślę, że już drugiego takiego człowieka w Polsce nie będzie. Nawet nie wiem, czy będzie na świecie. Ich grupa to około 30 osób. Najstarszy ma 30, najmłodszy 14 lat. Kiedy wychodzą na ulicę, lepiej nie stawać im na drodze. Jestem skinheadem i mój przepis na życie jest coś jakiego. Ktoś mnie chce zaatakować, zaatakuje pierwszy. Najlepszą metodą obrony jest atak. Skinheadzi otwarcie mówią o przemocy, agresji. Agresji wobec ludzi, którzy nie pasują do obrazu, jak to określają, prawdziwego Polaka. Agresja jest składnicą coś innego dnia. No. Nie ma życia bez agresji. Każdy jest agresywny wobec każdego. Wszystkie te wojny to były związane z agresją. Nie wiem, no, jesteśmy agresywni. No. Trzeba być agresywnym. W tym środowisku, w którym żyjemy, trzeba być agresywnym. I atakują nas, my musimy ich też atakować. Żydowska mafia z diabłem brata się chce podbić cały świat. Lecz nasza rasa zjednoczy się, obroni się na czas. Żydzi zawsze dążyli do zniszczenia, Europy. I kiedyś wyszła taka książka Protokoły Mętów Syjonu. I w tej książce jest opisane właśnie cała idea żydowska. I oni właśnie tego przyznali się w tych protokołach, że dążą do panowania nad światem. Czesi, Słowacy to są Słowianie, no tam lecz tak na wiasie to Czesi płynie na Młode Śląsk Cieszyński. Niemcy, nienawidzę Niemców. Deportacja zaśpiewała fajną piosenkę. Nienawidzę Niemców za bomby na Warszawę, nienawidzę Niemców za spalone wsie, nienawidzę Niemców. Nie. O swoich poglądach na ogół nie mówią głośno w szkole czy w pracy. Hasła wypisują na murach, czasem na transparentach podczas manifestacji. Co dzień się uczę, normalnie, jak każdy chyba Polak. Normalnie ułożę na życie, tylko przeszkadza trochę do innym ludziom, że jestem skinheadem. Jestem dyskryminowany z tego powodu. Policja bardziej toleruje na przykład lewaków, cyganów niż nas. My nie ćpamy. Narkotyków nie sprzedajemy, a jednak jesteśmy bardziej, kurczę, obserwowani przez policję niż na przykład narkomani czy dilerzy. Rzeczywiście, podczas naszej rozmowy ze skinheadami policja kilkakrotnie przejeżdżała obok. Policjanci sprawdzali, co się dzieje. Z policją mamy bardzo wiele wspólnego, dlatego też, że oni zwalczają narkomanów, dealerów, oni zwalczają różne wybryki satanistyczne. Tyle tylko, że oni są za mało radykalni.
My bierzemy sprawy w swoje ręce. Narodowy radykalizm, no to jeszcze się tego nie da określić, no. Na pewno to byłby... Na pewno to byłby kraj, tylko gdzie by Polak był panem. Ewentualnie jakiemuś obcokrajowcowi by się chciało przyjechać, to najwyżej zwiedzić nasz piękny kraj. Bo naprawdę mamy piękny kraj. Najczęściej całą grupą spotykają się w soboty i niedzielę. Wtedy można ich zobaczyć na ulicy lub w barze, gdzie udało nam się wejść z ukrytą kamerą. Tak to jest! Odrobienie nacjonalistyczne z okresu międzywojennego. Na pogrzebie Dmowskiego. Na pogrzebie Dmowskiego wszyscy narodowcy stali tak. A jak widzisz, powiedzieli z gest faszystowski, to Hitler sobie to po prostu przygłaszył. Żelazny Legion Rumuński. Wszyscy tak. Pogrzeb Dmowskiego, wszyscy tak. Faszyści, zgoda tak. Naziści, zgoda tak. A to jest Polska po nas wszystko. Każdy z nich dużą wagę przywiązuje do wyglądu. Przede wszystkim głowa, która zawsze musi być ogolona do zera. Ubiór właśnie prawdziwego Polaka, no to dość miły od butów, wysokie buty, białe sznureczki. Widać, no, podźwignięte spodnie, podźwignięte, no i dalej czerwone szelki, czarny flek, no i naszywka. Tknięty z nami całym życiem. Jestem tknięty od prawie 4 lat. Nie wiem, po prostu wciągnąłem się w to 4 lata temu i teraz mam zamiar tak być skinheadem całe życie. Skini z Częstochowy chcą wkrótce oficjalnie zarejestrować swoją organizację. Nie udało nam się jednak dowiedzieć, jakie będą jej statutowe cele. Po kilkugodzinnym spotkaniu skinheadzi rozeszli się do domów. Tym razem noc w Częstochowie minęła spokojnie. Teraz w misji specjalnej krótka przerwa. Po niej zobaczycie jeszcze wiele wstrząsających zdjęć polskich narodowców.